No i zaczynam. Dobry dzień wszystkim. Powinno mnie już być słychać. Również i widać, widzę na Twitchu podgląd jest. Więc czas ruszyć trochę dalej. Tak jak tytuł odcinka mówi, będzie to wycieczka do Korinis. W międzyczasie tu jeszcze mogę sobie pozbyć się kilku krwiopijcy. Bo wypadałoby, żebym w nie trafiał, a nie tak jak to mi wychodzi. No i oczywiście kierunek Greg, jak to zwykle po drodze. Hej ty, podejdź, no o co chodzi? Idziesz do miasta? Pewnie w ważnych interesach. Słuchaj, wyglądasz na bystrego gościa. Jestem pewien, że od razu widzę, może chciałbyś. A, nie przesadzajmy, niech tu gada od razu o co chodzi, nie ma co przedłużać tego. No dobra, jeżeli chodzi o strażników, no to oczywiście dajemy mu strój rolnika. W końcu będzie wyglądał odpowiednio, jak przystało na kapitana piratów. Raczej na taką ciapę, jaką czasem jest, patrząc na to, że wylądował w Korinis. I to od strony, od której nie ma dostępu praktycznie do morza, więc nie wiem, jak on tu trafił. I 50 sztuk złota. No i zadanko jakoś tam poszło. Ja tylko jedną rzecz jeszcze zerknę w międzyczasie. Przepraszam was. Okej. Musiałem zerknąć na OBS-a. Czy wszystko gra? Co my tu mamy? Mamy tu krwiopijce, czy to myślę, że nie, jeszcze za wcześnie na takie ataki. Tu mamy co? Olbrzymie szczury. Mam 10 strzał. Na upartego powinienem być w stanie je wystrzelać. Mam nadzieję, nie zabije się. Nie udało się, nie. Uwielbiam Twitcha. Twitch pokazuje mi, że mam niestabilne połączenie, a OBS pokazuje, że nie zgubiło żadnej klatki. Buryzenku, trafiaj w te szczury, bo masz bardzo mało strzał. I o to chodziło. Okej, wszystko co trzeba tu zebrane. Więc czas w końcu wejść do tego miasta i tam się. Miasto. I tam zerknąć, co się będzie działo. Stać! A dlaczego? Ty tu nie. Dlaczego? Już po twoim. W mieście mamy już dostatek. No i to zawsze przecież działa. Wykonane zadania. No ładnie, jak się dostać udało się. No i jest Lothar.
Przeklikajmy to wszystko, bla bla bla. No wiadomo, nie chce nam ani pozwolić wejść do miasta, ani dać oka. Nic dziwnego. Bla bla bla. Bardzo przepraszam za moje zwierzaki. No i super, przegadaliśmy go, mam już przynajmniej jakiś spokój od niego. A teraz zobaczmy, czy działa to, co... Okej. Widać, że mój Windows po angielsku. Brzmi to zabawnie. Wiecie co, muszę na chwilkę zapisać, zamknąć Gotika i sprawdzić, czy ja jestem w stanie przełączyć to, żeby to nie było w taki sposób jak teraz, więc chwila, moment. Ustawienia. Co tu mamy? Czas i język, tak. Język. Mowa. Dodaj język polski. Małe, szybkie pobieranie pakietu językowego. Nie ma to jak testy na produkcji tak naprawdę. Więc chwila, moment, zaraz wrócimy. Mam tylko nadzieję, że nie spowoduje to, że będę musiał uruchamiać Windowsa ponownie, bo bym się wkurzył. No, ale nie mogę. I tak nie mogę zmienić języka, w którym mówię. Język mówiony. Tak, muszę ponownie uruchomić system, żeby to działało, więc będzie to od następnego streamu, ta mowa. A ja na razie wyrzucam plugin do czytania mowy i uruchamiam ponownie przeznaczenie. Więc to taka ciekawostka, już wracamy do gry.
Ok. Już nie powinno to działać. Co możesz mi jeszcze powiedzieć o mieście? Odkąd? Ok. Gdzie mógłbym dostać wyposażenie? Mateo handluje pancerzami. To, co zrobili w przeznaczeniu, jest naprawdę ciekawe, czyli praktycznie każda postać, praktycznie chyba każda postać, która występuje w grze, ma imię. Więc jest to ciekawe rozwiązanie, ciekawy pomysł. Nie wiem tylko, czy to jest pomysł twórców przeznaczenia, czyli rozwinięcia Global Moda, czy po prostu już od twórców Global Moda to wyszło. Nikodem przegadany. Zobaczmy, co Rupert będzie miał ciekawego do powiedzenia. A czy on ma jakąś robotę? No dobrze, ale co? Sprawa ma się magiczna, bla bla, farmy Berengara. Kręciło się tam mnóstwo ludzi, na ziemi rupiecie, Mateo. Przerażające. Co było dalej? Nie wiem, uciekłem ile. Wróciłem do miasta. Okej. Okay. Teraz jeszcze zobaczmy, co sprzedaje. A, jakieś tam informacje o buncie. Aha, Onar ma najemników. No to już wiemy. Ale czy on wie coś o tych najemnikach, co mógłby nam powiedzieć? No dobrze, ale pokaż nam swoje towary. Nas interesują jabłuszka. Kupiłbym je, gdyby nie to, że są drogie już jeszcze. Dobra, przeżyję. Mam trochę złota jeszcze. Właśnie. Nie działa mi chyba Quick Open, albo go nie wgrałem. Ale tak, opcje, Union i pluginy, Union Advanced Inventory, układ tu wyłączmy, a tu wyłączmy Archolos Plusa i zobaczmy, jak to wygląda. Okej, może być. Co ja za broń mogę mieć? Maczuga z kolcami. Przydałyby się strzały, ale... Klara, jak leci? Ja jestem taka zajęta. A, no i zupełnie. Kim jesteś? Od jak dawna nie poślubiła go kilka w Vanguardzie. Król Paladyni. Chcieli, ok, poznała. Możemy jej coś pomóc. Udaj się do Feni w dzielnicy portowej. Okej. Okay. Mamy iść do Feni. Hej! Tak. Niedawno przybyłem z kontynentu. Nie chcę tego. Nie sądzę, że. Co możesz mi. Jeden z paladynów przejął mnie. Próbuję jednak z tego. Dowiedzmy się trochę więcej, ewentualnie. Nazywa się na ogół nie uzna. No i zapytajmy go, po co w ogóle. Miał pewien mieczyk. Czy nie jest poszukiwaczem przygód? Nie oceniam, ustali je czy ustali. Zwiastun burzy, okej. Okay. Magnaci go dostali podobnież.
Aha. Reasumując, miał odnaleźć mieczyk, nie odnalazł i tak sobie siedzi. No, kwestia, który pewnie trochę potrwa. Co możesz dla mnie zrobić? No zobaczmy, co sprzedajesz. 250, nie mam tyle złota. No to jak, pomoże nam czy nie pomoże? No kurczę, dlaczego on przyjął już? Okej. Z każdym trzeba pogadać. Dobrze. I teraz dowiedzmy się. No to mamy trzy opcje. Konstantino. To cholernie dużo. Okej. Mamy to z głowy. No to teraz trzeba zrobić coś, co się zawsze robi. Czyli spróbować się dostać tutaj na ten dach. Co zawsze się kończy tym, że nie, że za którymś razem dopiero to się mi udaje. O, pięknie. No i skórzany pancerz wpadł. Proszę tego nie komentować. Proszę tego, proszę uznać, że nikt tego nie widział. Bo to było straszne w moim wykonaniu. No po prostu okropne. Ale no, zacznijmy od tego, że mamy skórzany pancerz. Aha, nie mam siły. No, ale mogę sobie chodzić w ubraniu obywatela, zawsze coś. I dzięki temu mogę zanieść to ubranie Gorowi już. I w sumie w tym momencie chyba powinienem móc przegadać z Xardasem, że widział on się z Lesterem. Kantara już tu nie ma. A, tu są gobliny. Wciąż to jest jednak chyba za silne. Otworki dla mnie. No i ubranie. Na wyspie czyha wiele niebezpieczeństw. Przydałby mi się towarzysz. Zresztą we dwójkę. Pamiętaj, jeżeli jednak to musisz mnie odesłać, nie mam zamiaru cię pilnować. Jeśli się od co, pamiętaj, że będę, ale musimy cały czas trzymać. Muszę wiedzieć, że jesteś w pobliżu. W sumie. Mógłbym z nim teraz oczyścić nie, jeszcze za wcześnie, żebym coś takiego z nim robił, bo
To będzie dobre, jak się nauczę już chociaż podstawowych umiejętności myśliwskich. Wtedy to będzie miało sens. No, przejdziemy się tutaj po lesie, pewnie w pobliżu Korinis. Ale no to tak, pazury, kły, skóry, gadów, te sprawy powinienem być w stanie wcześniej już umieć. Mamy kolejnego handlarza jakiegoś, Kelvina, który pyta, który coś tutaj o gotówce. A ja w międzyczasie sobie naleję porcję cydru. Co sądzisz o miejscowych kupcach? Mieszkam tu w... Aha, nikt nie jest. Okej. Okay. Dużo rozmowy nie wyszło nam, więc no, bywa i tak. Załatwmy od razu to, co mogę, czyli Grita. No dobra. Jak się nazywał twój mąż? Nazywał się Levon. Niech nóż, wiesz, rozejrzy się na jego temat. Postaram się zbadać sprawę. Jasne. Dziękuję ci. Wróć. Może znajdę się sposób na odwdzięczenie. O. Ty. Gdzieś cię widziałem. A, tak. No, no, sam bym na to nie. Bardzo śmieszne. Zapytaj. Nie. W takim razie, jeśli masz jakieś. No, jeżeli mam jakieś kłopoty, mam porozmawiać z Lordem Aldre. Moim głównym kłopotem jest Lothar, który nie słucha tego, co się do nich mówi. Do niego mówię. Chcesz za nią zapłacić? Mimo to stąd dotrzymał. Pomóż mi. Nie ma innych. Okej. On załatwiony. Wszystko gra. Pogadajmy z Bosperem. No to muszę się dostać. Dlaczego jego trzeladnik zrezygnował? Okej. Słyszałem, kto ci mówi, wyszedł od razu na robić cholerę. Nie może tak dalej być. Czy zgodzi? Prac wtedy. A, to o tym rozmawiałem. No to uczymy się ściągać futra. Czy masz coś ciekawego? Na pewno masz. O, smoła, pas zręczności. Ciekawe. Sporo rzeczy. Pogadajmy z Haradem jeszcze. Okej, okay. Mamy przynieść. Da się zrobić. Dlaczego pytam? Może. Czemu nie? Ale nie. Dlaczego? Bo tu wciąż naprawdę sam. Kim są? Jest sprzed wszyscy, a... Powiedz mi co. Jest teraz kilka dni temu. No i zakaza teraz haruje. Niezadowolony. Co mogę?
Okej, on ma stal. Fajnie. Czy znasz jakiego Lestera? Tak, to mu kilka lat temu. Haha. Spotkałem go. Chcę zostać czeladnikiem. Chcę terminować. Bądźmy trochę uparci. Widzę, że gościu od razu, bez niczego, zgadza się, tak jak pamiętam. Jakaś lista ziół Konstantina. Okej. Mamy to załatwione. No to gadajmy po kolei. Kolejne nowe postacie. Nie wyglądasz na zwykłego obywatela. Nie jest Jewracą, jak pewnie słyszałeś. Nie jestem on. Nie jest badacz starych ksiąg i legend. Gdy próbowałem założyć zakon magów powietrza. Niestety. Głównie dlatego, że magia pewnie zakręcia jego. Być może, no coś słyszałem. Ciekawie, chciał być magiem powietrza, ale to do, jak się okazało, domena magów wody, ewentualnie magiowie bractwa korzystali śniącego, bractwa śniącego korzystali z tej magii. No. Czym ciekawe, czym się zajmował w tej dolinie? Prowadził tam niezwykłe badania. No, bywa i tak. Dalej, co się tam stało? Okej, okay. Musimy wrócić, jak już ogarniemy to co nieco Dolinę Przodków. Okej. Okay. Okej. Okay. Dziewczyna szuka męża. Koragon. Czy możemy kupić? Jaki doktor? Z tego powodu coś z... Taki na przykład, ale niestety nie mógł. To by nie było mnie za... Doniosł... Ma złota jak lodu. Nie wspomnij tak. Wiesz może coś o zakonie? Podobno to nawet jeden z kupców wspomniał większość korynistów, które asują tak. Nie, to już nic nie dziwi. W jaki sposób musisz? Popytaj może. Być może. A podpowiada, że możemy wstąpić do straży, jakbyśmy chcieli wejść do Górnego Miasta. Kogo my tu mamy? Serafia. Witaj. Czego chcesz? Chciałem się tylko rozejrzeć. Czy ja cię skądś nie znam? Niech pomyśl. Ach tak, który zabił Gomeza, Bartora, Bulita i innych, którzy startowali mnie jak zwierzę. Była się dziewczyna Gomeza. Była mi bardzo się cieszę, że ten dostał to, co mu się należało. Wyglądasz nieco inaczej. No nic dziwnego, kilka tygodni wiecznie w drodze, co bohaterze. Co powie nam ona o mieście? Przywieziono mnie tu na statku z kontynentu specjalny. Aha, wcześniej siedziałem w monterze. No i bez statków nie jest w stanie stąd ruszyć. Ten dupek Arto przeżył. No ładnie. Jakimś cudem. Mogłabym, o ile no coś dla niej zrobimy. Pewnym bandziorze. Derek. Trudno mi w to uwierzyć. O,
Aha. No i będziemy musieli znaleźć gościa, który się nazywa Derek. A wtedy ona nam powie o... Aha. Ok, czyli albo Arto, albo blizna. No. Mamy tu Valentino. Okej, nic ciekawego. Kornel. Kim on jest? Nie, nie jest. Jestem jednym, okej, kupców, czy jest GD kupców, już pamiętam. Dostaliśmy 50 zł od niego, od tak za nic. No, nie taka zła opcyjka. Jest noc. Ja nocy jakoś tak bardzo nie lubię. Ale mógłbym na przykład zapytać Torbena. I w sumie, czy nas nauczy. Okej. No, kolejny expik wpadł. Szukam pracy. Wybacz, i nie ma. A co jest? Dobrze, ale najpierw powiedz. Tak, jest potem i on ci powie, kiedy już otrzymał. I musimy. A więc czym żeby sam źle wy. Płaciłeś dług Gryty u Matei, jednak nie mogę zrobić. Ile sobie? 200. No. Dobrze, te pieniądze. Łamywanie się 15 punktów. O, oh, wow. Boli. Naucz mu potrzeb. Im więcej. Boli, boli, ale udało się. No dobrze, myślę, że teraz mogę zyskać zgodę Watrasa i przy okazji trochę ruszyć temat wodnego kręgu. Darmowe leczonko. Przebywam prosić o błogosławieństwo. Dobrze. Chcę się przyłączyć do wodnego. Przybyły smoki, trzeba mu prawdę powiedzieć. No, wiadomo, że Xartas. Mam list. Przekażmy. Od Kawalorna. Powiedz mi coś. Gdybym w kolonii poznałem Saturasa, no cóż, to długa. Mam czas nigdzie. Dobrze, jestem arcymistrzem kręgu wody. Królowa wybierał ją z magów, którzy mieli tworzyć magiczną
Miał wielki dylemat, czy mnie, czy Saturasa. Zorganizowałem specjalny sprawdzian. Konkurencja, to jest miał projekt na pewno magmowego golema. Był on pod strachem między Mora, Sula, Bragą. Aha, jedynie mierz magii wody, to się zrobił i znaleźliśmy go na... Okej, okay. Saturas wygrał pojedynek używając zakręcia ulewy. Okej. Kim są tego dowie z pewnością. Gdzie są? Badają zakończyć, że to takie ładne. Opowiedz mi, mogę wysłać rzecz jasna, rzecz jasna. Czym się tak stoimy, po gdyby która staramy się jakby mnie to cokolwiek obchodzi. Od upadku najod nie dość, że to jeszcze ustaliliś, próbuję. Daj znać. Okej. Co do tego handlarza? Czy coś? Nie mam czasu na takie rzeczy. Okej. Może mógłby jakoś pomóc mi. No to jak możemy przekonać? Niemal gdyby tylko, że najpierw musisz, sądzę, że pomów z ale przecież ale krąg ma, postaramy się z pomów o tym. Okej. Do której trzy są to straż. Możesz też się do Stowarzyszenia Myśliwych. I czy mogę zostać jednym z magów wody? Tu na wyspie nie może da. Jednak dla tych, którzy byli wodni, możemy zrobić wyjątek. Musisz być jednak wolny obiecy danych innym. Czuję. Powiedz Saturze, że za ciebie poręczę i rzeczywiście chcesz. Przygotuj się, że Saturas podda cię próbie. Okej. Okay. Czyli możemy dołączyć do wodnego. Do magu wody ewentualnie. Okej. Okay. Co nieco dowiedzieliśmy się, przegadaliśmy. No i mamy do pogadania z Laresem w tej chwili. W sumie to dobrze, bo i tak planowałem iść do portu, bo planowałem, krótko mówiąc, zgarnąć to, co znajduje się na dachach. Srebrny pierścień, wytrych. Co my tu mamy? Smoła. Mieszek jakiś. Jeszcze jeden mieszek. Esencja many. Lodowa strzała. Brawo, ja nie wskoczyłem na esencja. Aha. Czyli tu pewnie trzeba tak. Okej. Okay. I jeszcze jeden skórzany mieszek. Bardzo ładnie. I co my tu mamy? 50. No i udało się trochę więcej złota. Ornament. No teraz trzeba będzie pobić Moę. Bo... Oj. I zapis się wywalił. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się nie podoba. Czyżby i przeznaczenie się wywalało na zapisach? Jak
15.38, to miałoby być... To zdecydowanie nie jest ten zapis. O kurczę, dawno nie zapisywałem. I ten, który się nie udał, byłby najnowszym zapisem chyba. Ciekawe. Dobrze. Bla, bla, bla. Za dużo, dużo tych tekstów. Super. Dobrze. No i teraz... będę chyba naprawdę musiał skopiować sobie save'y, przeinstalować całkowicie Gothica. I jakoś inaczej uruchamiać to niż przez workshop Steama, bo widzę, że korzystanie z workshopu Steama sprawia dużo problemów. A przynajmniej wyrzuca mi z bardzo często tą grę. No dobrze, to był ten moment, w którym wtedy wywaliło grę. O! A, bo moje jest tutaj. Powoli, czego chcesz? Przyszedłeś po mnie do zasady. To musisz sobie zapłacić. Nie słyszałeś o czarnych? Nie, nie słyszałem. No to teraz już... I tak, co dzień możesz płacić? Myślę, że... A nie poszedłbyś takiego szukać innego frajera? Okej. No i teraz ciebie, Moe, trzeba... Okej. Okay. Nie wyszło to tak, jakbym sobie tego życzył. Muszę lepiej przemyśleć, w lepszym miejscu go gdzieś przyblokować. Okej, okay. To się teraz się udało właściwie go i wykrakałem, to właściwie udało się. Walka jedną ręką bez chociażby tych 30% jest okropna.
Aha. Zaraz się na mnie rzucą. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Dlaczego on wlazł na dach? No to zdecydowanie nie tak miało wyglądać. Coraz ciekawsze przygody mi się tu trafiają, nie powiem. Uderz go. To było dobre. Aj, 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 aj. Nie tak to miało wyglądać. No i udało się. Jakimś cudem się udało. No, wstawiaj mo. Wstawaj mo. Okej. Okay. On tego nie zostawi. No i nie niech nie zostawia, whatever. Ty nawet w porcie, okej. I co, w nocy też będzie hałasował, czy nie? A jak, w nocy też hałasuje? O! Nie chce mi zapisać gry, nie jest w stanie, ciekawie. Oczywiście, wyrzuciło błąd. Nie znalazło jakiegoś. Spróbuję jeszcze raz. A jak to nie pomoże, jak znowu będzie taka sytuacja, że wyrzuci jeszcze raz grę, to po prostu. No co no. Przerwiemy streama, wrócę za godzinę, mniej więcej, wykorzystamy wtedy, zrobimy wtedy drugiego streamka, może, zreinstaluję sobie goticzka.
I tyle, no. Bo powiem, że takich błędów nie miałem wcześniej i tak. No dobrze, przydałoby się w tej chwili wyspać, bo tak nocą to kiepsko, tak? Kantar tam siedzi, to a ja nie mam ochoty. Szukam pokoju. Jasne. Kto teraz mieszka? Jeżeli on tego nie widzi, to przecież nie mogę mu pomagać. I nie wiem co. Okej, okay, musimy znaleźć jakiś tam dokumencik. Da się zrobić. Oj, sorry, Baltram. O. No i Kantara trzeba będzie, krótko mówiąc, wydać straży, ale ja od razu pójdę tutaj, bo jeżeli dobrze pamiętam, to zaraz będzie moment, w którym chyba aha, już za późno, już nie ma tego gościa, Valentino bodajże, tutaj. O! Padło kolejne złoto, fajnie. No dobrze, wróćmy w takim razie do wieży Xardasa. Miałem to zrobić, a zapomniałem o tym. A w ogóle to był blokator. O, co się stało ze strażnikiem Skorpion? Uważa, że zmarł na miejscu powocha. Aha. Nie udało mu się uciec dobrze. Powiem tak, siłę nie będę inwestował, więc mi się ten pancerz ze skóry nie przyda. Więc damy mu. Żeby więcej był w stanie wytrzymać.
O, a chyba musi nieco odpocząć. No tak, no to pomysł na zostanie maga, magiem, no może i być i taki. Ale ulewa. No, powiem, że Direct 11 w goticzku to aż ciekawy efekt daje. Czegoś takiego to się nie spodziewałem. Myślę, że mógłby... A właśnie, miałem wydać Kantara. Już pewnie za późno, bo to między czwartą jakoś tak, czyli trzeba do świtu. Chcę odebrać nagrodę za przestępcę. Kantar usiłuje. Dobrze, przejdźmy się jeszcze do Laresa. I powiem wam, że chyba rzeczywiście zrobię reinstall goticzka i wrócę za godzinę do grania z powrotem. A, jaka sprawa, mój szef chce się, okej. Okay. Hej, Lares. Okej. Okej, okay. Jakieś tam informacje o kręgu. Dobra. Będzie trochę zabawy, żeby próbować wykonać wszystkie misje dla najemników. W końcu tam kilka walk będzie, a ja taki słaby. Hmm.
Muszę to przemyślimy to. Dobra. To tak jak mówiłem, mamy godzinkę za sobą. Trochę kraszy, więc trochę mi się to nie podoba. Spróbuję zrobić porządek z goticzkiem i wrócę ze streamem później. Więc no, do usłyszenia. Czołem.